Jesteśmy wspólnotą, która 3, 2, 1 robi wrażenie! Jak masz na imię? Zus. Z jakiej tej oazy jesteś? Z pierwszego stopnia ONZ. Gdzie jesteście? Berdachowie. Jak ci się podoba dzień wspólnoty? Jest super poza pogodą. A oaza jak ci się podoba? Super, za rok też będę jechać. W sumie nabożeństwa były fajne. A pojedziesz za rok? Pojadę za rok. Cieszę się, dziękuję. Ja naprawdę lubię oazę i to mi zawsze daje taki power i w ogóle jestem zachwycona za każdym razem, jak jestem, więc chwała Panu. Fajne są wieczorki pogodne i namioty, spotkania. Tak. A pojedziesz za rok? Myślę, że tak. A jak ci się podoba w ogóle oaza? Jest super. Ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem. Bardzo wiele wspaniałych osób poznałam i no, jest cudownie. Jak masz na imię? Wiktoria. Z którego stopnia oazy jesteś? Trójka OND. Jak ci się podoba z jej wspólnoty? Jest fajnie. Pomijając fakt, że wieje mi po kolana, ale jest fajnie. A jak ci podoba w ogóle oaza? Jest super. Twoje ulubione wspomnienie? A jak mi Cordelia w nocy pogryzła. Czy pojedziesz za rok? Tak. Cieszę się. Jak ci mija dzień wspólnoty? Bardzo dobrze. Chociaż jest trochę spokojniejszy niż zawsze. I pogoda nie doprowadza, jeszcze nie pozwala. Czyli nie podoba ci się? Podoba się. A co jest dzisiaj ci się najbardziej podobało? Co najbardziej mi się podobało? Będzie dopiero mi się najbardziej podobało, jak zaczną się świadectwa. A w tamtym roku wywaliło prąd, więc czy myślisz, że tak będzie znowu przez deszcz? Nie, w tym roku tak nie będzie. Cieszę się, dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. W ogóle oazę. Bardzo. Pojedziesz za rok? Tak, na pewno. A twoje ulubione wspomnienie z tej oazy? Kleryk niebudzący na śpiewie. Podoba ci się w ogóle oaza? Jak najbardziej. Pojedziesz za rok? Oczywiście. Twoje ulubione wspomnienie? Wspomnienie przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Na jakim stopniu jesteś? Jedynki ONZ. Jak ci się podoba? Jest super. Który raz na oazie jesteś? Czekaj, policzę. Piąty chyba. Twoje ulubione wspomnienie? Moje ulubione wspomnienie? Z tych rekolekcji. Z tych rekolekcji. To chyba dzień 8 był super. Czyli? Pustynia. Czyli? No, czyli zawiązujesz włosy, oczy. zawiązujesz oczy, animatorzy gdzieś cię wyprowadzą i się modlisz na przestrzeni otwartej. Ciekawe. A jak ci podoba się dzisiejszy dzień wspólnoty? Jest genialnie. Najlepsze były te wystąpienia, przede wszystkim mojej grupy. Zgadzam się. We'll be right back.
Właśnie podpisałaś krucjatę wyzwolenia człowieka. Jakie emocje ci towarzyszyły? Wielkie szczęście i wzruszenie na pewno. Bardzo się cieszę, tak. A teraz jakie emocje ci towarzyszą i jaką planujesz przyszłość związaną z KWC? Emocje na pewno ode mnie nie odchodzą, nadal buzują. Przyszłość zobaczymy, na pewno myślę, bo na razie tylko jeszcze nie mam podpisanej krucjaty członkowskiej, ale myślę, że za rok nadal podpiszę na rok.